Zbierają na Pawła II. Tak, więc Jan Paweł II stawiał na nowe ruchy religijne jako swoje oddziały, prawda, swoje bataliony. Benedykt XVI stawiał na tradycjonalistów. Natomiast papież Franciszek nie ma takiego zaplecza. Znaczy, on dokonuje rewolucji poprzez to, co powiedział, znaczy, uruchamiając pewne procesy. Nie stawia na ludzi, ale stawia na procesy i stawia na struktury, które mają gwarantować to, że nie da się wrócić do starego porządku. Co więcej, mam takie przeczucie, że kiedy w 2013 roku kardynał Dziwisz i polski kościół zapraszał papieża Franciszka tak ochoczo, który przyjechał na Światowe Dni i zorganizował te Światowe Dni kościoła w Krakowie, w Polsce, polscy biskupi nie wiedzieli wtedy do końca, kim jest albo kim okaże się papież Franciszek. Już by teraz takiego zaproszenia nie słyszeli. Ja mam absolutnie przekonanie graniczące z pewnością, że dziś nikt już by do Polski papieża Franciszka nie zaprosił. Od polskiego episkopatu poczynając, a na polskim rządzie. Wspomniałeś o tych ruchach, nie wiem jak to do końca nazwać, organizacjach wewnątrz kościoła, które intensywnie promował Jan Paweł II. No otóż Dei to jest w ogóle takie ukochane, można powiedzieć, ukochane dziecko. Ukochane dziecko Karola Wojtyły. Proszę zobaczyć, że to wszystko są bardzo tradycjonalistyczne i konserwatywne organizacje. Otóż Dei ma w ogóle taką legendę wokół siebie, organizacji tajnej, której członkostwo jest niejawne, która w taki bardzo, można powiedzieć, przemyślny, ale i skuteczny sposób prowadzi swoje działania, nastawiając się na długofalową formację, na przykład swoich członków, na ich dbając o ich wykształcenie, lokując ich w różnych instytucjach państwowych zazwyczaj po to, żeby poszerzać swoje pole wpływu. Zastanawiam się, jak właśnie tego rodzaju siły wewnątrz Kościoła, które, jak mówiłeś, nie są nadmiernie jakimiś szczególnie ulubionymi ruchami czy organizacjami papieża Franciszka, patrzą na to, co on robi, no bo on jednak idzie w taką stronę przeciwną temu wszystkiemu, co oni się starali w Kościele implementować i także przeciwko pewnego rodzaju stylowi, który uprawiał czy uprawiały. Wydaje mi się, że oczywiście oficjalnie wszyscy mówią, że też nasz papież to jest tego nie ma wątpliwości, natomiast nieoficjalnie, niewątpliwie papież Franciszek narusza wszystkie te przywileje, które do tej pory były udziałem właśnie tych nowych ruchów religijnych, czy nawet kościelnych tradycjonalistów. W związku z tym właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, przecieki o jego zdrowiu, prawda, wycieki dokumentów. Wydaje mi się, że dziś dużo więcej wrogów papież Franciszek ma wewnątrz Kościoła niż na zewnątrz Kościoła. To jest paradoks obecnej sytuacji, że papież Franciszek jest ulubieńcem ludzi, którzy chodzą po obrzeżach, którzy chodzą po peryferiach, czy też ludzi w ogóle stojących z boku Kościoła, prawda? Nasz kolega Sławek Sierakowski mówi, że żaden tam Zizek i inni, tylko papież Franciszek jest guru lewicy, zresztą też obecny na łamach tego newsweekowego wydania, prawda? Więc to pokazuje, że papież Franciszek może liczyć na sojuszników bardziej spoza Kościoła niż z wewnątrz Kościoła. Mamy sytuację, wydaje mi się, następującą, że mamy lidera, który chce rewolucji w Kościele, mamy establishment, który sprzeciwia się tej rewolucji i pragnie powrotu do utartych ścieżek i potem mamy wiernych, którzy, o których toczy się, że tak powiem, bój i walka o ich duszę między Franciszkiem, który zachęca ich do nowego podejścia do Kościoła właśnie, który będzie żywy, do Kościoła, który wychodzi, jak on mówi, i mamy establishment kościelny, który woli Kościół oczekujący, tak? Niech to lud do nas przyjdzie, niech nas poprosi, niech nas błaga i przede wszystkim niech nas słucha. A właśnie. I niech nie dyskutuje. Niech nawet nie myśli, żeby dyskutować. No, ale to jest właśnie ta, wiesz, znaczy, jak mówisz o tym wszystkim, to mam wrażenie, że skala tej proponowanej zmiany,
w kościele jest naprawdę gigantyczna. To znaczy ten cały zamiar Franciszka, jeśli adekwatnie go tutaj rekonstruujemy, jest zamiarem no, na tak gigantyczną skalę, że przy wrodzonym swoim defetyzmie trudno mi po prostu uwierzyć w to, że jeden człowiek jeszcze w tak no, otoczony takimi nieprzychylnymi opiniami, kręgami, mocujący się jednak z potężną machiną instytucjonalną, jest w stanie tutaj cokolwiek zrobić. No, oczywiście po owocach go poznamy, natomiast jakby obserwując to, co do tej pory zrobił papież Franciszek i to, jakie ma dalej plany, wydaje mi się, że jednak no, nadzieja umiera ostatnia. Znaczy w tym sensie, że ja jestem absolutnie przekonany, że chociażby to, że Newsweek, świeckie pismo, robi 144 strony dodatku o papieżu Franciszku, przedstawiając jego nauczanie, prawda, pokazując skąd ten papież przychodzi, pokazuje, że nie da się tego właśnie ukryć pod dywan, że to jest jednak przesłanie, które znajduje swoich odbiorców i wydaje mi się, że też znajdzie swoich kontynuatorów i znajdzie swoich przedstawicieli, a więc tych wiernych, tych księży, którzy będą i no, w cudzysłowie umierać za papieża Franciszka, nawet kiedy już papieża Franciszka w kościele nie będzie i przyjdzie nowy papież. No, wydaje mi się, że jego intensywność, jego spektakularne gesty, wszystko to sprawi, że trudno będzie go unieważnić, aczkolwiek nie takie rzeczy w kościele robiono, prawda? No tym pamiętajmy. To jest powtórka. W przypadku kredytu w walucie obcej prowizja za podwyższenie kwoty kredytu ustalana jest od kwoty podwyższenia przeliczonej według kursu sprzedaży dewiz lub kursu sprzedaży pieniędzy danej waluty na podstawie obowiązującej w tabeli kursów z dnia sporządzenia adresu. Spokojnie, poradzimy. O prawach konsumenta, produktach finansowych, kruczkach w umowach i trudnym języku ekonomii. Krótko i konkretnie. Poradnik finansowy TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 10.55. Zapraszam. Aleksandra Dziadzikiewicz. To jest powtórka. W studiu cały czas Jarosław Makowski. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i tak właściwie chwalimy tego papieża Franciszka i nachwalić się nie możemy. Ale tak, powiedziałeś wcześniej, że właściwie sama okoliczność, że świeckie pismo, takie jak Newsweek, zresztą w Polsce mające opinię pisma nieprzychylnego zdecydowanie Kościołowi, poświęca Franciszkowi 140 stron, to już jest jakiś znak istotny. Oczywiście dla przedstawicieli środowisk konserwatywnych to jest znak, że z tym Franciszkiem jest coś nie w porządku i że tak go lubią ci wszyscy degeneraci, to trzeba się wystrzegać jego raczej, aniżeli go wspierać. No ale ja się zastanawiam cały czas nad tym, na ile ta zmiana proponowana, czy jakoś kojarzona w każdym razie z Franciszkiem, o której cały czas rozmawiamy, to rzeczywiście poza pewnymi modyfikacjami instytucjonalnymi, przewietrzeniem trochę tej rzymskiej kurii, jakimś usprawnieniem i transparentnością wprowadzoną do działania Banku Watykańskiego i tak dalej, na ile powiedzmy Franciszek jest kimś, kto jakoś realnie próbuje to stare wino przelać do nowego bukłaka, może tak powiedzmy, używając metafory ewangelicznej, próbuje nadać jakąś nową formę pewnemu rdzeniowi teologicznego przesłania kościelnego, a na ile on w gruncie rzeczy, bo takie głosy też się pojawiają, jest teologicznym konserwatystą, no bo to jest tak, że te jego wypowiedzi są takie, powiedziałbym, w duchu trickstera trochę. Ja mam takie wrażenie, że on czasem trochę jak trickster funkcjonuje, że tak chciałby okrakiem na barykadzie siedzieć i właściwie jednych zadowolić i drugich, ponieważ mamy takie jego wypowiedzi, które są ewidentnie, no na przykład ta wypowiedź o gejach słynna, tak, że kim jestem, żeby ich oceniać. Ale ostatnia, gdzie mówi, że trzeba przeprosić gejów za to, jaki był stosunek kościoła. No właśnie, na przykład. A z drugiej strony jednak nie ma takich gestów na poziomie teologicznym na przykład, które by sugerowały nadejście jakiejś przemiany takiej, jakiej pewnie chcieliby przedstawiciele
tego tak zwanego kościoła otwartego, czy jakoś ludzie, którzy o chrześcijaństwie w inny sposób myślą niż katolicy, konserwatyści. No bo na przykład, nie wiem, takie kwestie jak kapłaństwo kobiet, jak związki jednopłciowe, no jak choćby jakaś istotna zmiana w zakresie rozwodników i rozwodów, poza pewną retoryką, która się zmienia, to czy tam rzeczywiście coś realnie istotnego się zmieni, czy w gruncie rzeczy ten Franciszek jest taki konserwatywny i nic tam specjalnego nie zmieni? To jest bardzo intrygujące pytanie i myślę, że będzie przedmiotem wielu debat, ale tak, uważam, że papież Franciszek nie może poprzez decyzje jednoosobowe zmieniać takich kwestii jak kapłaństwo kobiet. Nie może nagle powiedzieć, że rozwodnicy mogą przystępować do komunii, choć oczywiście, jak przypomnimy sobie, synod o rodzinie próbował tutaj i sporo mu się udało w tej kwestii zrobić, żeby Kościół łaskawszym okiem patrzył na rozwodników. Wydaje mi się, że papież Franciszek przygotowuje grunt. Też młyny kościelne mielą powoli. I papież Franciszek jest jezuitą. I tutaj się ujawnia taka przebiegłość, pozytywne tego słowa znaczeniu, jezuicka. Tak? Że papież Franciszek robi dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, ale zawsze jest jeden do przodu. Po pierwsze, zmiana języka. Od Franza Rosenzweiga wiemy, że język to więcej niż krew. To, jak mówimy, wpływa na to, jak myślimy, a potem wpływa na to, jak działamy. Papież Franciszek mówi wprost, że doktryna nie jest najważniejsza. Najważniejszy jest człowiek w swojej konkretnej sytuacji. My policzyliśmy słowa, których używa papież Franciszek w swoich wystąpieniach i dokumentach. I to się okazuje, że Kościół jest dopiero na trzecim miejscu. Pierwsze jest my. Prawda? Znaczy zwrócenie uwagi na ludzi, na człowieka, na wspólnotę. Potem jest dopiero Bóg i dopiero na trzecim miejscu jest Kościół. To pokazuje, co i raczej kto dla papieża Franciszka jest najważniejszy. Prawda? Znaczy nie można głosić doktryny, tracąc z oczu człowieka. I to jest jedno z fundamentalnych przesłań i fundamentalna rewolucja, którą przynosi papież Franciszek. Druga rzecz, oczywiście chodzi o etykę seksualną, która jest strasznie konserwatywna w Kościele i w ogóle Kościół to jest taki wielki doktor Nock, tak? Nie antykoncepcji, nie in vitro, nie małżeństwom gejowskim i tak dalej. Nie. Papież Franciszek odchodzi od tego. W tym słynnym wywiadzie dla La Civita Cattolica, dla jezuickiego pisma, on mówi wprost, że Kościół na tym punkcie ma obsesję. To jest nie do utrzymania. Musimy zmienić perspektywę. Wprost przyznaję, że niektórzy zarzucają mi, cytuję papieża Franciszka z pamięci, że poświęcam tak zwanej teologii ciała, o której nieustannie mówił Jan Paweł II, zbyt mało miejsca. Ale nie to jest istotą przesłania, czy powinno być przesłania Kościoła, prawda? Najważniejszy jest człowiek i dlatego Kościół musi się zmienić. Kościół ma być na podobieństwo szpitala polowego, który, gdy widzi rannego, gdy widzi pobitego, biegnie na pomoc, a nie pyta, czy na pewno zna 10 przekazań, prawda? I trzecia rzecz, która wydaje mi się absolutnie kluczowa, czy gdybym miał sprowadzić przesłanie papieża do jednego słowa, to brzmi ono miłosierdzie. Miłosierdzie. Znaczy, miłosierdzie jest ponad doktryną. Miłosierdzie jest ponad przepisami. Miłosierdzie jest ponad prawem kanonicznym. Znaczy, polski Kościół, czy duża część polskiego Kościoła była przyzwyczajona i jest przyzwyczajona do tego, żeby sprowadzić religię do nakazów i zakazów. Papież Franciszek mówi, że to zabija rzeczy religijne. Na, że istotą przesłania chrześcijańskiego musi być miłosierdzie. A więc, gdy widzisz cierpiącego, to biegniesz mu na pomoc, wyciągasz pomocną dłoń. Gdy ktoś prosi cię o chleb, czy dasz mu kamień? Jeżeli dasz mu kamień, nie jesteś chrześcijaninem.
tylko i wyłącznie dając mu chleb, uchodźcy, imigrantowi, kiedy prosi cię o pomoc, możesz mówić o sobie, że jesteś chrześcijaninem. Więc w tym sensie wydaje mi się, że papież Franciszek dokonuje rewolucji, choć nie nazywa tego rewolucją, że to jest taki rodzaj pełzającej rewolucji, która ma rozluźnić, prawda, nasz sposób funkcjonowania w Kościele, ale także ma rozluźnić nasze podejście do tej kazuistycznej religii, którą uczy nas się od kołyski aż po grób. Wspomniałeś o tym, że papież Franciszek diagnozuje pewną obsesyjność w tej inklinacji Kościoła do koncentrowania się na kwestiach związanych z teologią ciała właśnie. To jest coś, co właściwie się pojawiło w jego nauczaniu, czy w takich jego wypowiedziach zaraz na początku, kiedy objął stanowisko papieża, że się tak wyrażę. Biskupa Rzymu. Otóż on od samego początku akcentował, czy powiedział, była taka wprost jego wypowiedź, że właśnie należy mniej się koncentrować na tych kwestiach związanych z ciałem właśnie, z etyką seksualną, a przenieść punkt ciężkości na kwestie związane z nierównością, z tym całym obszarem spraw społecznych, społeczno-ekonomicznych, nazwijmy to, że to jest istotny problem w tej chwili, rosnące nierówności między biednymi a bogatymi, drapieżny kapitalizm i tak dalej, to jest coś, czym Kościół się powinien w pierwszym rzędzie zajmować, to jest taki papież biednych ludzi, podkreślał zresztą wielokrotnie, że właśnie biedni są w centrum, czy powinni być w centrum zainteresowania Kościoła. Stąd takie różne też od samego początku opinie, że to jest papież lewicowy, być może, że właśnie wnosi taką wrażliwość lewicową do nauczania Kościoła. Jest w tym dodatku i mój tekst, też swoje kilka groszy dorzuciłem. To bardzo dobry. Bardzo dziękuję. Poświęcony właśnie tej całej kwestii genealogii Franciszka. To jest papież z Ameryki Południowej, który zupełnie inaczej na te wszystkie kwestie społeczne patrzy. Karol Wojtyła był jednak człowiekiem, który się wywodził z tego bloku wschodniego. Dla niego jakiekolwiek konotacje z marksizmem, z lewicą, z socjalizmem były czymś absolutnie przerażającym. On się od tego ze wszelką cenę chciał odcinać. Stąd takie problematyczne jego decyzje i zachowania w odniesieniu z jednej strony do teologii wyzwolenia, którą przecież zmiażdżył, a z drugiej strony pewne takie gesty pozytywne w stronę prawicowych dyktatorów, którzy przecież mieli niewiele, no mieli sporo na sumieniu. I zastanawiam się, na ile właśnie ten przekaz Franciszka, to całe wejście tej perspektywy zupełnie innej, perspektywy kogoś, kto przychodzi z kraju, gdzie bieda jest radykalna i gdzie nierówności też są ogromne, to jest być może jakaś droga, którą na przyszłość dla Kościoła Franciszek wyznacza. To właśnie przejście na pozycję kogoś, kto interesuje się bardziej sprawami społecznymi, aniżeli tym, czy ktoś tam z tego czy innym osobnikiem seks uprawia przy pomocy prezerwatywy, czy też bez. Wydaje mi się, że to jest klucz na przyszłość, czy dla naszej przyszłości. Mianowicie, mówiąc obrazowo, my na Zachodzie, główne pytanie, jakie sobie stawialiśmy, to czy Bóg istnieje? To jest takie pytanie filozoficzne, jako absolwenci filozofii doskonale wiemy, jak przez wieki spierano się, próbowano odpowiedzieć na to pytanie, czy Bóg istnieje. Natomiast papież Franciszek, przychodząc z Ameryki Łacińskiej, przynosi zupełnie inne doświadczenie. Mianowicie tam zasadnicze pytanie brzmi, czy Bóg się o mnie zatroszczy. A więc jest to pytanie etyczne, prawda? Społeczne właśnie. I paradoks polega na tym, że to pytanie, które im, ludziom żyjącym w Ameryce Łacińskiej, towarzyszy od bardzo, bardzo dawna, nagle staje się bardzo aktualne w Europie Zachodniej, tu czy w ogóle w świecie zachodnim, także w Ameryce. Przecież przypomnijmy sobie kryzysy, które nas teraz gnębią. 2008 rok i wielki kryzys ekonomiczny, który do tej pory odbija nam się czkawką, prawda? Kryzys teraz imigracyjny i uchodźczy. Kryzys załamania się właśnie
solidarności międzypokoleniowej w świecie zachodnim. I nagle się okazuje, że to przesłanie papieża Franciszka, właśnie czy Bóg się o mnie zatroszczy, staje się w sposób naturalny, aktualny, staje się wręcz profetyczne. No, proszę sobie wyobrazić, że to papież Franciszek zauważa rzecz oczywistą i jak przeczytałem pierwszy raz to zdanie, to po prostu miało ono efekt kubła zimnej wody, które spada na kogoś, kto śpi. A mianowicie, kiedy papież Franciszek mówi, że jest skandalem, że przejmujemy się, iż giełda spada o 2 punkty, a nie przejmujemy się człowiekiem, który umiera z wyziębienia przed kościołem albo szpitalem. To jest jakby diagnoza naszej cywilizacji, że coś się z nami stało, że bardziej nas zajmuje giełda i wahania na giełdzie, niż to, że pod naszym domem umiera człowiek. No? I papież Franciszek mówi, że taka ekonomia i takie podejście do świata jest nieludzkie. Prawda? Nie możemy się na to zgodzić. W tym sensie ja również upatruję jego popularność wśród ludzi młodych, także wśród młodych Europejczyków. Bo o ile pokolenie naszych rodziców, szczególnie w Europie Zachodniej, żyło w przeświadczeniu, że jutro będzie takie jak dziś, tylko lepsze, to dzisiejsi młodzi ludzie żyją w przekonaniu, że jutro będzie takie jak dziś, tylko gorsze. Nie ma nic gorszego, gdy młodym ludziom odbierasz nadzieję. Wtedy pojawiają się nacjonalizmy, ksenofobia i rasizm, który rozwala nam dzisiejszą Europę. Papież Franciszek jest tym, który próbuje dać tym młodym ludziom nadzieję, mówiąc im, że jutro nie musi być gorsze niż dziś, ale pod jednym wszakże warunkiem, że na nowo odkryjemy ideę solidarności, że na nowo solidarność, skądinąd polski wynalazek, stanie się osią relacji międzyludzkich, między mną a tobą. Bo to, co znaczy być solidarnym? Solidarność to znaczy nie jeden przeciw drugiemu, ale jeden z drugim. Dopóki nie uświadomimy sobie, że płyniemy w tej samej łodzi, dopóki nie uświadomimy sobie, że musimy wiosłować w tym samym kierunku, by ta łódź nie zboczyła na bielizny albo nie rozbiła się, dopóty będziemy mieli poważne kryzysy. I papież Franciszek chce nam uzmysłowić, że jesteśmy wspólnotą, ludzką wspólnotą, której cel jest taki sam, prawda? Celem jest lepsze jutro, a ono może być lepsze tylko i wyłącznie pod warunkiem, że odrzucimy kulturę chciwości na rzecz kultury solidarności. Ciekawe, tak na koniec, bo się zasłuchałem w to, co mówiłeś, bardzo to piękne było i oby tak się stało. Przyłączam się do tego, ale jak się zastanawiam, co ten papież Franciszek powie podczas Światowych Dni Młodzieży, no bo za chwilę się pojawi w Krakowie. Myślisz, że pojawi się jakiś taki ostry cytat, jakieś może nawiązanie do sytuacji w Polsce, coś takiego, co będzie trudne do przełknięcia dla polskiego episkopatu, albo nie wiem, jakaś kolejna myśl, która zostanie natychmiast powielona powielokroć przez różne internetowe portale i społecznościowe serwisy? Jedna rzecz już na pewno zostaje. Papież Franciszek jedzie do Auschwitz, gdzie nie wygłasza przemówienia, tylko milczy. Żeby usłyszeć cierpienie, ból mordowanych w Auschwitz, najlepsze jest milczenie. Dwa, znając papieża Franciszka, myślę, że nie wskaże konkretnie, że ten a ten robi źle, ale będzie na tyle to wyraźne przesłanie właśnie o solidarności, o współpracy, o budowaniu lepszego jutra i wspólnej Europy, że nie będziemy mieli wątpliwości, że jest to a ważne i b, że będzie to trudne dla polskiego kościoła. Bardzo dziękuję. Państwa gościem był Jarosław Makowski, filozof, teolog, publicysta i zarazem redaktor specjalnego wydania Newsweeka, Kto się boi Franciszka. W kioskach można przeczytać 140 stron, bite 140 stron o papieżu Franciszku i tych zmianach, które za jego sprawą w Kościele zachodzą. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Słyszymy się we wtorek w Kwadransie Filozofa o 14.40. Tymczasem do usłyszenia. Małgorzata Wołczyńska przygotowała ten program. Karol Kowalewicz go realizował. Do usłyszenia. To jest powtórka.
amerykańskich tenisistów z igrzysk w Rio de Janeiro. Amnesty International wystąpiła do władz Turcji z żądaniem umożliwienia jej przedstawicielom kontaktu z osobami aresztowanymi po próbie zamachu stanu. To reakcja na informacje o torturach stosowanych w stosunku do tych zatrzymanych. Organizacja ogłosiła komunikat, w którym podaje, że w Turcji dochodzi do ciężkich przypadków maltretowania aresztowanych, które wyglądają na systematyczne działania. Wezwała także Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom, aby niezwłocznie wydelegował swoich przedstawicieli w celu zbadania warunków, w jakich przebywają w Turcji osoby aresztowane. A rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła rewizję w mieszkaniu znanego politologa Andrzeja Piątkowskiego oraz w mieszkaniu jego córki i wnuków. A wnuk publicysty został ponadto przesłuchany przez FSB. Piątkowski, politolog, aktywista opozycji i publicysta, znany jest z krytyki polityki prezydenta Władimira Putina. Obecny system rządów w Rosji określa on jako totalitarny. W czasie rewizji przebywał za granicą. Słuchasz informacji TOK FM. Papież Franciszek poprosił wiernych podczas spotkania na modlitwę Anioł Pański, by modlili się za niego podczas rozpoczynającej się w środę jego podróży do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Zwracając się do wiernych zebranych w południe na placu Świętego Piotra, Franciszek pozdrowił też i dziękował tym, którzy pracują, by przyjąć młodych pielgrzymów i duchownych z całego świata. A w Krakowie ruszył już sztab zabezpieczenia medycznego. Na terenie miasta będzie ponad 130 zespołów ratownictwa z całej Polski, mówi Małgorzata Popławska, dyrektor krakowskiego pogotowia ratunkowego. Po kilku miesiącach przygotowań planistycznych praktycznie przechodzimy do działania. W zabezpieczeniu medycznym będzie uczestniczyć około 3,5 tysiąca osób. To są zarówno lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, jak i ratownicy i olbrzymia grupa wolontariuszy. Sztab zabezpieczenia medycznego będzie działał do 2 sierpnia wieczorem. Niebezpieczne bakterie pojawiły się w 4 gdańskich kąpieliskach. Powód to ogromna ilość nieczystości spłukanych do zatoki przez ubiegłotygodniową ulewę. Jak donosi reporter TOK FM Paweł Radzewicz, ignorowanie zakazu może być bardzo niebezpieczne. Między Brzeźnem a Jelitkowem pojawiły się enterokoki. To, jak tłumaczy wojewódzki inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak, bakterie oddziałujące na układ trawienny człowieka. Grożą w najlepszym wypadku bardzo dużymi sensacjami żołądkowo-jelitowymi, a w najgorszym są to po prostu dysfunkcje organów wewnętrznych. Niebezpieczne może być nawet brodzenie po kostki w wodzie. Woda w ten sposób zanieczyszczona spowoduje u niektórych osób silne reakcje uczuleniowe. To jest bardzo prawdopodobne, w związku z tym należałoby bezwzględnie przestrzegać zakazu kąpieli. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM. A na razie bez strachu można kąpać się na gdańskich Stogach, na Sobieszewie, w Sopocie i w Gdyni. Po decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej jedynie 5,5% ankietowanych Polaków w Wielkiej Brytanii deklaruje powrót do kraju. Zdecydowana większość badanych, prawie 2/3, twierdzi, że będzie próbowało pozostać na wyspach, z czego ponad 40% zapewnia, że za wszelką cenę. Z badania na grupie polskich emigrantów mieszkających w Wielkiej Brytanii wynika także, że 12% ankietowanych wyjedzie do innego kraju Unii. Zgodnie z brytyjskim prawem imigranci, którzy przebywają na wyspach legalnie przez okres powyżej 5 lat, mogą ubiegać się o prawo stałego pobytu, co umożliwia im życie i pracę w Wielkiej Brytanii bez ograniczeń. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie wykluczył wszystkich rosyjskich sportowców z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Decyzje o ewentualnych karach mają podejmować federacje poszczególnych dyscyplin. To odpowiedź MKOL-u na rekomendację Światowej Agencji Antydopingowej, która zasugerowała wykluczenie wszystkich Rosjan z brazylijskich igrzysk po wykryciu rozwiniętego procederu dopingowego w tym kraju. I decyzję już podjęła Międzynarodowa Federacja Tenisa, która dopuściła wszystkich 7 zgłoszonych przez Rosję do Rio tenisistów. Pogoda. W poniedziałek na północy i północnym wschodzie oraz na południu i południowym zachodzie miejscami burze i tam mocny deszcz. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północy do 30 na południu. Nad całym morzem od 22 do 26. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest powtórka. Audycja Strefa Szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur, a w studiu już Państwa i moi goście. Pan Carlos De Leon, country manager Lajetana Real Estate Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Marek Adamski, manager zarządu PM Consulting.
Dzień dobry. Dzień dobry. PM Consulting Polska czy PM Consulting? PM Consulting Polska. Polska. Jeszcze Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Rynek nieruchomości, budowania nieruchomości, czyli rynek deweloperów. Według Forbesa ponad 10% największych fortun na świecie zrodziło się właśnie na rynku nieruchomości. Zajmują one trzecie miejsce w badaniach zeszłego roku i rozumiem, że te fortuny mają razem 11 razy więcej zgromadziły majątku niż fortuny zbudowane na ropie i gazu. Wydawać by się więc mogło, że rynek nieruchomości deweloperski, no to żyła złota. Żyła złota, nic, tylko wziąć, kupować ziemię, budować domy, sprzedawać na pniu. Wszyscy pamiętamy te czasy, kiedy właściwie sprzedawało się dziurę w ziemi i bardzo ładną wizualizację w komputerze. I wszyscy kupowali za jakiekolwiek pieniądze, wszyscy kupowali po prostu kawałek dziury w ziemi. No i przyszedł kryzys. I o tym właśnie chcemy dzisiaj porozmawiać. Natomiast najpierw chciałam spytać, czy to właśnie zdecydowało, że trafił pan do rynku nieruchomości, ta żyła złota, no, Eldorado, ta fortuna do zbicia? Nie, ja na tym rynku jestem w różnych konfiguracjach, że tak powiem, obecny od lat 90. Wcześniej w ramach działalności w bankowości byliśmy zaangażowani w różne tematy nieruchomościowe. Później rzeczywiście przeszedłem na stronę firm, czyli tych realnych wykonawców. Najpierw części budowlanej, potem części deweloperskiej. Ale trafiłem do tej branży znacznie przed kryzysem, tym słynnym, że tak powiem, finansowym Lehman Brothers. I miałem okazję doświadczyć najpierw tego boomu, o którym żeśmy rozmawiali, czyli właśnie sprzedaży marzeń na papierze. Ewentualnie ładnej wizualizacji. No zawsze z ładną wizualizacją. Z tego, co pamiętam, to właśnie tak się odbywało, że był jakiś barak albo wręcz wynajęte biuro, gdzie przyszli klienci, oglądali na komputerze pięknie, jak będzie wyglądało kiedyś ich mieszkanie w tym pięknym bloku, który stanie, a często jeszcze nawet tej dziury w ziemi nie było. Faktycznie. O jakich marżach wtedy mogliśmy mówić? To zależy, to marże, to każda firma miała inne marże, to nie jest tak, że jest jakaś złota reguła, że na pewno ma się jakąś gigantyczną marżę albo niską. Kluczowy jest oczywiście koszt ziemi. I jeśli jakaś firma była w stanie rzeczywiście nabyć ziemię tanio, to była w stanie uzyskiwać bardzo wysokie marże. Firmy, które kupowały ziemię drożej, nie uzyskiwały już wysokich marż, a czasami wręcz nie były w stanie uzyskać marż. I są tutaj też sławetne przykłady inwestorów z zagranicy, którzy tak przepłacili za grunt, że do dzisiaj te działki albo są niezabudowane, albo tych inwestorów już dawno nie ma. Można by zaryzykować, że mieli pecha. No właśnie, no, może mieli pecha po prostu. Może to albo nie wierzyli, było, że się uda. Albo wierzyli, że im się po prostu uda, że będą mieć szczęście, że coś się stanie. No ale były złote czasy dla deweloperki, mówiąc kolokwialnie. Wszyscy kupowali wszystko praktycznie na pniu. I rozumiem, że bycie menedżerem w takim okresie nie jest trudne. No, po prostu trzeba, mamy pieniądze, trzeba zatrudniać dobrych ludzi, zwalniać kiepskich, no i już, a ci ludzie sami robią. Przede wszystkim trzeba tak cały proces ułożyć, żeby rzeczywiście wszystko płynnie i sprawnie. Miejsca i czasu poprzez dziurę tchnął w waszych wspólnych dziejach ten sam duch prawdy, który objawił się apostolom w dniu pięćdziesiątnicy pod postacią ognistych języków. I oto dla naszych czasów, w tym stuleciu, jeszcze jeden taki ognisty język ducha prawdy, Paraklet, zatrzymał się nad postacią prostej, wiejskiej dziewczyny. Bóg wybrał właśnie to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, aby zawstydzić mędrych. Czy święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak, mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd,
ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystko, stary i młody, chociaż ta młodziutka córka kościoła Tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych, do chłopców i dzieci, do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety, o godności ludzkiej osoby, o godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało. Zapis nie śmierć. Bóg wieczny i żyw osiągnął te wszystkie. Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka, świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia. To znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. Karolina Puszkówna była świadoma tej godności, świadoma tego powołania. Żyła z tą świadomością. Dojrzewała z tą świadomością, oddała wreszcie swoje młode życie, kiedy trzeba było je oddać, aby obronić swą kobiecą godność, aby obronić godność polskiej, chłopskiej dziewczyny. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądali. Tak to w orędzie ośmiu błogosławieństw wpisuje się nowymi zgłoskami dzieje kościoła Tarnowskiego, dzieje tego ludu, który od pokoleń i bez względu na historyczne krzywdy i upokorzenia przechowywał w sobie świadomość, że jest świętym ludem Bożym, ludem odkupionym za cenę krwi Syna Bożego, królewskim kapłaństwem. Tam, pośród równinnych lasów, w pobliżu miejscowości Walruda, zdaje się trwać ta wasza rodaczka, córka ludu, gwiazda ludu, i świadczyć o niezniszczalnej przynależności człowieka do Boga samego. Człowiek bowiem jest Chrystusowy, a Chrystus Boży. Liturgia dzisiejszej beatyfikacji, zwłaszcza psalm responsorium, pozwala nam niejako odczytać poszczególne momenty tego świadectwa, tego męczeństwa. Czyż to nie ona tak mówi? Ona, Karolina, zachowaj mnie Boże, pochronię się Ciebie. Mówię Panu, Tyś jest Panną. Czyż to nie ona mówi poprzez słowa psalmisty w momencie straszliwego zagrożenia ze strony drugiego człowieka, wyposażonego w słowa przemocy, chroni się tego oczy. Tyś Panną, to znaczy nie zapanuje nade mną brudna przemoc, bo Ty jesteś źródłem mej mocy, słabości. Ty, jedyny Pan mojej duszy i mego ciała, mój Stwórca i Odkupiciel mego życia i mojej śmierci. Ty, Bóg mojego serca, którym nie rozstaje się moja pamięć i moje sumienie. Zawsze stawiam sobie Pan pod ręką. On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje, bo serce napomina mnie nawet noc. Tak psalmista i tak Karolina. W momencie śmiertelnej próby wiary, czystości, męstwa, jakbyśmy szli
pośladka, po śladach, uciec tej dziewczyny, opierającej się zbrojnemu napastnikowi, szukającej ścieżek, na których mogłaby pośród tego rodzimego lasu, pobliżu jej wsi, ocalić życie i wodę. Ty ścieżkę życia mi ukazuj. Ścieżka życia. Na tej ścieżce uciec został zadany ostatni z zabójcy ciosu. Karolina nie ocaliła życia doczesnego. Znalazła śmierć. Oddała to życie, aby zyskać życie Chrystusem Bogu. Chrystusie Bogu. Raz z sakramentem chrztu, który otrzymała w kościele parafialnym brat Lot, zaczęło się jej nowe życie. I oto, padając pod ręką napastnika, Karolina daje ostatnie na tej ziemi świadectwo temu życiu, które jest w niej. Śmierć cielesna go nie zniszczy. Śmierć oznacza nowy początek tego życia, które jest z Boga, które staje się naszym udziałem przez Chrystusa za sprawą Jego śmierci i zmartwychwstania. Ginie więc Karolina. Jej martwe ciało dziewczęce pozostaje wśród groźnego wyrzucia, a śmierć niewinnej zdaje się odtąd głosić ze szczególną mocą tę prawdę, którą wypowiada psalmista. Pan jest moim dziedzictwem, Pan jest moim przeznaczeniem, to On był dobra bezpieczna, ta Karolina porzucona wśród lasu trudzieńskiego jest bezpieczna, jest w rękach Boga, który jest Bogiem życia. I męczennica woła nas stanowiska, błogosławię Pan, dziecko prostych rodziców, dziecko tej nadwiślańskiej wieś, gwiazdo swojego ludu, dziś kości podejmuje to wołanie Twojej duszy, wołanie bez słów i nazywa się błogosławiona. Chrystus stał się Twoją mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Stał się Twoją mocą. Dziękujemy Chrystusowi za tę moc, jaką objawił w Twoim czystym życiu i w Twojej męczeńskiej śmierci. Przypatrzmy się, bracia, powołaniu naszemu. Tak pisze apostoł Paweł do Koryntian, a ja dziś te jego słowa powtarzam do was, tu zgromadzone. Przybyliście z różnych stron tej rozległej diecezji, która ma swoje centrum w historycznym mieście Tarnowie. Stajecie razem ze mną wobec wymowy tego młodego, dziewczęcego życia Karoliny Kuskównej i tej męczeńskiej śmierci. Przypatrzcie się, drodzy bracia i siostry, powołaniu waszemu. Wy, drodzy bracia i siostry, do których mówię, robotnicy, rzemieślnicy, reprezentowani tu przez organizacje cechowe, wy byli więźniowie Oświęcimia, stąd z tarnowskiego więzienia wyruszył pierwszy transport do oświęcimskiego obozu. Wy, przedstawiciele Skalnego Podhala, zrzeszeni w kole jego przyjaciół. Wy, kombatanci, zwłaszcza ze sztabu, młodzieży oazowa, członkowie ruchu Światło Życie, harcerki i harcerzy, bracia pielgrzymi z Węgier, bracia Słowacy i Czesi, przybysze z Mora, rodacy z Ameryk, którzy w tym doniosłym momencie stanęliście na ziemi waszego pochodzenia w starym kraju, pielgrzymi z archidiecezji krakowskiej, a także z diecezji katowickiej, kieleckiej, sandomierskiej, radomskiej, przemyskiej i archidiecezji lubaczowej. Wszyscy, skądkolwiek przybywacie, wszyscy, którzy tutaj jesteście, przypatrzcie się powołaniu waszego. W sposób szczególny pragnę się zwrócić
dniu beatyfikacji tej córki polskiej wsi, potomku naszego stulecia, do tych, których powołaniem życiowym również i dzisiaj, przy końcu tego wieku, jest życie wiejskie i praca na roli. Do polskich chłopów, obecnych tu poprzez ich delegacje z całego kraju. Jakże to znamienne, że w nauczaniu o Królestwie Bożym Chrystus posługiwał się obrazami zaczerpniętymi z życia natury i wyrastającej z niego poprzez działanie człowieka kultury rolniczej. I w ten także sposób pokazał, jak bardzo stworzenie i odkupienie wyrastają z tego samego źródła, ze stwórczej i odkupieńczej miłości Boga. Jak to, co zostało zawarte w stworzeniu, dochodzi pomimo grzechu człowieka do swej pełni odkupienia. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Rolnik, tak mówili dawniejsze tłumaczenia, wy jesteście lato roślami. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie rzucił w ziemię. Sama śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a także uwarunkowane i kształtowane przez nie życie wewnętrzne człowieka, życie wieczne człowieka, znajduje swoją przekonywującą ilustrację w świecie natury, w waszym codziennym doświadczeniu. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko sam. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. W ten sposób ziemia i ten, który ją uprawia, jego praca, stają się szczególnym obrazem Boga i kluczem do zrozumienia Jego Królestwa. I to jest także potwierdzeniem pośrednim, ale ogromnie głębokim godności pracy narodu. Pomyślmy, że dla zrozumienia Ewangelii, dla zrozumienia, czym jest Królestwo Boże i życie wieczne, kim jest sam Chrystus, trzeba znać rolnictwo i pasterstwo. Trzeba wiedzieć, co to jest owczarnia i pasto. Czym jest ziarno i ziemia uprawy. Kim jest siewca. Jaka jest rola ziemi żyznej, wiatru, deszczu. To od strony języka i obrazu. Od strony zrozumienia Ewangelii. Ale rolnictwo to przecież chleb. Ten chleb, z którego żyje człowiek. Nie samym chlebem on żyje, ale przecież, żeby człowiek żył, musi mieć chleb. Dlatego tak bardzo leży nam na sercu, by tego chleba nie brakowało nikomu na naszym globie. A brakuje. Leży nam na sercu, by nie brakowało tego chleba w naszej ojczyźnie. Jest to ten sam chleb, który Chrystus w dzień przed męką wziął w swoje święte i czcigodne ręce, dzięki składając Bogu swojemu wszechmogącemu, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: jeźcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Człowiek potrzebuje więc chleba, zarówno tego, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, jak i tego, który z nieba wstępuje i życie daje w świat. Jako gości uczestnik drugiego Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Polsce przychodzę, by razem z moimi rodakami modlić się w Tarnowie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie przybywam jako znawca rolnictwa, nie przynoszę w tej dziedzinie żadnych rozwiązań. Pragnę się znaleźć niejako na śladach duszpasterstwa polskiej wsi, polskiego rolnika, dzielić nasze troski i niepokoje, przypomnieć i potwierdzić stosunek Kościoła do was. Wszyscy są zgodni na całym świecie, że brak chleba tam, gdzie zachodzi, jest skandal. Wszyscy na naszej ziemi są zgodni, że nie powinno
nie może brakować na nim chleba. Równocześnie wiadomo, że polska wieś współczesna w wyniku dramatycznych doświadczeń, jakie stały się jej udziałem, przeżywa wieloraki kryzys gospodarczy i moralny. Jakże łatwo byłoby wymieniać błędy popełniane w przeszłości i te, które wciąż trwają i świadczą o niedowartościowaniu rolnictwa, które stało się terenem nieprzemyślanych eksperymentów, braku zaufania, nawet dyskryminacji. A rolnicy to przecież nie tylko ci, którzy karmią, ale także ci, którzy stanowią element stałości i trwania. Jakże tu w Tarnowie nie zacytować wielkiego przywódcy polskiego ludu, męża stanu, Wincentego Witosa, syna tej ziemi. Pisał on, cóż siłę państwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić. Dla mnie odpowiedź narzucała się sama. Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi. A cóż dopiero w obronie całości ojczyzny. Trzeba jednak nie tylko starać się na chłopach tych oprzeć przyszłość, ale i wierność i przywiązanie do państwa za wszelką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie, na zawsze utrzymać i utrwać. Wytoczone słowa Wincentego Witosa oznaczają nie tylko drogę polskim chłopom, ale również tym wszystkim, którzy są odpowiedzialni za organizację życia społeczno-gospodarczego polskiej wsi. W takim też duchu, zgodnym z polską tradycją, zostały zawarte w ostatnich czasach porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie w sprawie rolnictwa, których rolnicy próbowali znaleźć wspólnie z władzami rozwiązanie wielu bolesnych problemów. Wydaje się, że w obecnych czasach układy te nie tylko nie powinny być przemilczane, w każdym razie papież nie może opowiedzieć. Nawet gdyby nie był Polakiem, a tym bardziej papież Polak. Wydaje się więc, że układy te powinny znaleźć swoją pełną realizację. Nie, że rolnictwo polskie wyjdzie z wielokrotnego zagrożenia i przestanie być skazane tylko na walkę o przetrwanie. Niech doznaje wszechstronnej pomocy ze strony państwa. Wiele zniekształceń życia wiejskiego znajduje swe źródło w podrzędnym statusie rolnika jako pracownika, jako obywatela. Dlatego też model chłopa lub chłopa robotnika pracującego z małym skutkiem, a ponad siły, winien być zastąpiony modelem wydajnego, niezależnego producenta, świadomego i umiejącego korzystać nie gorzej niż inni z dóbr kultury i zdolnego do jej pomnażania. I teraz już nie cytat Witosa, ale Norwidu. Podnoszenie ludowych natchnień do potęgi przenikającej i ogarniającej ludzkość całą. Podnoszenie ludowego do ludzkości powinno dokonywać się, zdaniem Norwida, przez wewnętrzny rozwój dojrzałości. Trzeba przyznać, że Polska, że południowa Polska jest wciąż żywym źródłem kultury. Pracują tutaj setki twórców ludowych. Pragnę im i wszystkim innym dodać ducha i zwrócić w ich pracy uwagę na więź między kulturą duchową a religią. O głębi tego powołania myślał Norwid, wypisał, że rolnik jedną ręką szuka dla nas chleba, drugą zdrój świeżych myśli wydobywa z niej. Bardzo dziękuję za te oklaski dla Norwida. Wiele doznał cierpienia w życiu i wygnania,
Raduje się, że dzisiaj oklaskuje go polski świat rolniczy. A równi z Wincentym Witosem za jego mądrość, za jego wielką, chrześcijańską, ojczystą, narodową mądrość. Duszpasterstwo rolników niech idzie i rozwija się w tym właśnie kierunku, formując uczestników rolniczych wspólnot duszpasterskich i wypracowując coraz głębsze formy życia wewnętrznego, które ukazywać będą trud życia rolniczego jako realizację woli Boga i codziennej powinności człowieka, jako powołanie. Przypatrzcie się, bracie, powołaniu waszemu. W kontekście tego jubileuszu, jaki przeżywa Kościół Tarnowski, dane mi jest dzisiaj sprawować tę zbawczą posługę Słowa Bożego i Eucharystii. Poprzez postać Karoliny, błogosławionej córki tego Kościoła, przypatrujcie się, bracia i siostry, powołaniu waszemu poprzez wszystkie pokolenia, które Boża opatrzność związała z waszą ziemią nadwiślańską, podkarpacką, równinną, podgórską i górzystą, z tą piękną ziemią, z tą trudną ziemią. Ziemia ta przyjęła w siebie ewangeliczne orędzie ośmiu błogosławieństw jako światło Bożego przeznaczenia człowieka, jako światło tego dziedzictwa, które jest naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni, czystego serca, ci, którzy czynią pokój, ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, oni Boga oglądać będą, oni będą nazywani synami Bożymi, do nich należy Królestwo Niebieskie. Królestwo. Królewski szczep piastowy. Synowie i córki tego szczepu. Tu od Wisły do Karpat. Trwajcie przy tym dziedzictwie. Do was należy Królestwo Niebieskie. Trwajcie jak trwały pokolenia. Jak święci pustelnicy nad Dunajcem. Jak Stanisław biskup, który żyje pod mieczem. Jak Karolina, która w naszym stuleciu dała świadectwo Chrystusowi, świadectwo życia przez śmierć. Trwajcie przy tym świętym dziedzictwie. Do was należy Królestwo Niebieskie. Amen. Wysłuchaliśmy homilii wygłoszonej przez ojca świętego Jana Pawła II w Tarnowie podczas mszy świętej beatyfikacyjnej Karoliny Kuskówny. Była to audycja Papież Polak do rodaków.